Cieszę się, że mogę poprzeć wśród tych osób kandydata prezydenta, pana Marka Waszkowiaka, którego znam od 30 lat. No, bardzo, bardzo długiego czasu. Proszę mnie nie postarzać, ale rzeczywiście ładnych 20 parę lat. Walczymy tutaj o dublet, to znaczy walczymy zarówno o starostwo, jak i o prezydenta miasta Konina. I oba te cele są w zasięgu. Naszym wspólnym kandydatem tego bloku, czyli bloku Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem, Solidarna Polska, jest Marek Waszkowiak. Z naszej umowy koalicyjnej wynika, że tu w Koninie to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Przeszłość nie jest tak ważna jak przyszłość. To, co jest przed nami, jest ważniejsze. A przed nami to po pierwsze zmiana samorządu, zmiana Wielkopolski, zmiana także tu w Koninie, ale po drugie, a w hierarchii najważniejsze, zmiana Polski. I dlatego musimy iść razem, zapominając o tym, co nas różniło. Mieliśmy w niektórych tematach inne zdanie, ale jedno zdanie mamy wspólne. Polskę trzeba zmieniać, a tą zmianę zacząć od samorządu i stąd nasze dzisiejsze spotkanie i kandydatura pana prezydenta Marka Waszkowiaka. Myśmy się różniliśmy się w wielu sprawach. Nie znaczy, że przestaliśmy się różnić w wielu sprawach. Natomiast są rzeczy, które możemy zrobić wspólnie. Tą rzeczą jest na przykład to, żeby pozyskiwać wspólnie pieniądze dla Konina, stworzyć większość w Radzie Miasta Konina, żeby zadziałać na dobra Konina i tak naprawdę i powiatu i regionu, bo to jest podstawą. Natomiast to, że będą sytuacje, w których będziemy dyskutować, czy publicznie, czy w cztery oczy, to jest w moim przekonaniu normą, takie zadanie polityków. Moim zdaniem można rządzić Koninem lepiej i Marek Waszkowiak będzie mógł to robić lepiej. Stąd też to nie jest tylko wybór z rozsądku, ale także wybór najlepszego z tych, którzy są dzisiaj w wyścigu prezydenckim kandydata i takiego, który moim zdaniem ma największe szanse. Mamy jeden warunek. Marek Waszkowiak musi wygrać wybory. Pan Marek to akceptuje. Tak. Mamy pierwsze zgodne zdanie. Da się, da się. Nie, więcej mamy takich zdań.